Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Paladynie i sprawdzimy sobie, jak event halloweenowy wpłynął tak naprawdę na nasze statystyki, na nasze tutaj itemki. No jak widzicie, na Paladynie też udało mi się znaleźć cały set, tylko że brakuje mi tam dwóch itemów, nie? Tak jak dla wojownika mamy dosłownie tutaj wszystko, tak dla Paladyna brakuje mi, jak widzicie, rózgi i tarczy. No ale to, co mogę ubrać na siebie, czyli no to, co sami widzicie, jest. Więc zobaczymy, czy faktycznie to pomogło. Oprócz tego troszkę statystyk tutaj nafarmiłem na tym Paladynie z tego lochu też, więc jakby, no jak widzicie, brakuje mi już tylko, no ile, powiedzmy 220 siły w podstawie do 12 tysięcy i później już zaczynam sobie lecieć w HP, nie? To HP zostawiłem na poziomie 3,5 tysiąca, no ale teraz planuję sobie podbić do 9 tysięcy, więc no już tak naprawdę kilka dni dobijam tutaj 12 tysięcy, no i później już będzie tylko i wyłącznie lecone w HP, no bo na Paladynie myślę, że taki rozkład jest odpowiedni, tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie zostawić kciuka w górę na początku odcinka i napisać w komentarzu, jak tam wam poszło z tym eventem halloweenowym, czy graliście tylko free to play, czy tam jakieś grzybki władowaliście, co wam poleciało i tak dalej, bo wiem, że są osoby, które grały free to play, robiły sobie sumiennie jedno podejście dziennie i na przykład liczyły tylko i wyłącznie na broń i ta broń im poleciała, nie? Przez to, że tylko jeden raz ten loch ukończyły, to i tak im się udało zdobyć to, co chcieli, więc możecie napisać, jak to u was wygląda. No i tak jak mówię, nie zapomnijcie o tym kciuku w górę. Tak jak mówię, no statystyki dosyć ładnie wyglądają, tutaj itemki są wszystkie takie, jak być powinny i wydaje mi się, że lecimy sobie od razu do lochów. Eku mam bardzo zawalone, no bo jednak tych epików z tego lochu leciało. Zobaczcie, i tutaj w ogóle broni, to wszystko jest po to, żeby to najpierw do kibelka, a później do kowala, żeby kryształów dostać. Tu jakieś zwykłe epiki, no jak będzie trzeba, to coś posprzedaję, nie? Ale jednak wolałbym nie. Co więcej, na szybko tutaj przelecimy, czy wszystko jest w ogóle ulepszone. Zaczarowane bodajże mam wszystko, więc tak, tutaj u pachołków też bardzo dużo im wymieniłem ekwipunku, więc w sumie to mogłem zrobić przed odcinkiem, no ale niech będzie teraz. Wszystko razy dwa, bo wiadomo, to kosztuje tylko kamyk, więc dlaczego by im tego nie ulepszyć? Zawsze to troszkę statystyk więcej. Tutaj razy dwa, cyk. Okej, przelecimy sobie jeszcze czary na szybko. Zobaczymy, czy wszystko jest tak, jak być powinno. Dokładnie, wszystko jest tak, jak być powinno. I okej, ten weekend expa, który był teraz, leciałem sobie pod expa, tylko i wyłącznie, nie pod golda, tak jak tutaj codziennie lecę pod golda. Tak stwierdziłem, że do jakichś około 450 levela będę w takie weekendy czysto expowe, nazwijmy to, będę sobie leciał właśnie pod expa, bo jednak chyba przez te 3 dni z jeden level wbiłem, może nie cały, z tych 3 pasków, więc wydaje mi się, no, że no jeszcze się to opłaca. No oczywiście wszystkie inne dni od 400 levela idę w golda. Jeszcze tutaj sobie sprawdzimy na szybko, tu mi się w ogóle zbugowała tabela z innego serwera. Ale okej, na szybko, udało nam się wbić top 2, udało nam się przegonić tutaj Guliego, który był no dosyć długo przed nami. Z tego co wiem, on robił najkrótsze misje, żeby tutaj Antoniako dogonić, jeżeli chodzi o tą część, ale nie wiem, czy teraz przestał to robić, czy jakby nie robił awki parę dni, czy co tam się zadziało. W każdym razie, no jak widzicie, udało nam się go przegonić i to już nawet o 3000 czci, także sporo. No i teraz lecimy w tego Antoniako i powiem wam szczerze, że Antoniako na razie wygrywa z nami tym, że ma o wiele mocniejsze gemy. Zobaczcie, jego gemy to jest około 930 z tego, co widzę, 950 nawet jeden, no ale tu 880 też się trafia, a nasz najmocniejszy gem to jest chyba 800, więc on no masę statystyk zyskuje z tych gemów, ale wydaje mi się, że jeżeli sobie tutaj te zrównamy się w miarę tymi gemami, no to jednak wydaje mi się, że będziemy go pokonywać, bo ten Paladyn naprawdę ma potencjał. No widzicie, tyle mu zostaje, spróbujmy drugą próbę, żeby tutaj się nie zdenerwował. No i teraz wygraliśmy, nie? Chłop, który gra wojownikiem i ma, jak widzicie, no potężne gemy w porównaniu do nas. Jesteśmy tak naprawdę z nim, można powiedzieć, na równi, nie? Więc teraz tylko wyrównać te gemy, no i tutaj myślę, że jesteśmy w stanie go naprawdę przeskoczyć. Także no do tego dążę, że pupilki to tam mało istotne, powiedzmy. Podziemia tak samo, więc dobra, lecimy do tych lochów. Co tutaj więcej? Aha, tutaj mi miga ten kupiec, ale już go tutaj od dawna nie kupuję, bo mam runy wymaksowane. Tylko ja sobie jeszcze chcę dostać tutaj, porobić te ataczki, żeby to dostać te punkty doświadczenia, ewentualnie jakbym wbił jakiś level, nie? Bo już jednak inne levele, inne rzeczy zrobiłem, z których, aha, jeszcze nie zakręciłem kółkiem, z których leci exp, żeby wiecie, no jak wbiję kolejny level, to może mi się mogę dostać mniej na przykład za ataki expa i tak dalej, więc po prostu chcę tego uniknąć. Coś tutaj mam jeszcze z expem? Nie, wydaje mi się, że nie. Dobra, dosyć długi wstęp, ale okej, lecimy. Próbujemy na początek Hemoridor Necromancer, no i zobaczcie. No i cyk, Hemoridor zamknięty. Pomogły na pewno te itemki, pomogło to, że tych statystyk troszkę nafarmiliśmy.
To sobie obejrzę, to w ogóle chyba oglądaliśmy, przynajmniej mam taką nadzieję, więc mogę już odznaczyć. No i tego Necromancera sobie tutaj później obejrzymy. No i Hemoridor zamknięty za jakieś 5 grzybów, więc jak widzicie można. I mamy przy okazji jakiś itemek, na razie go tutaj wezmę na bok. Dobra, lecimy dalej, tutaj mamy tego maga. No i ten mag blokuje nam, jak widzicie, naszego Fireballa. No i my chyba od niego giniemy na hita. To jest chyba ta sytuacja, gdzie my jakby nie jesteśmy w stanie go jeszcze bardzo długo pokonać, bo zobaczcie, no jakbyśmy dali 2 krytyczne ciosy, to on pada, nie? Tylko że on nas tutaj zabija dosłownie każdym ciosem. I to jest zwykły cios za prawie 300 milionów, z tego co widzę. No patrzcie, 31. No kurde, czy my byśmy w stanie byli go zwanshotować jednym hitem? Wydaje mi się, że chyba nie. 31 milionów mu tam zadaliśmy. No musielibyśmy tak zrobić, nie? Żeby jeden hit to był właśnie one-shotujący go. Myślę, że jest na to szansa. W ogóle bardzo nam fajna broń, jeżeli chodzi. Tu ludzie narzekają, że bronie z tego legendarnego lochu leciały ze słabym rozrzutem, no nam poleciała z takim, więc myślę, że ten rozrzut dosyć fajny. Ale tak jak mówię, no zbroń mi jest to jakby losowe, nie? To nie tylko jeżeli chodzi o loch legendarny, tylko też epickie bronie mogą wam wylecieć z dobrym rozrzutem, ze słabym i tak dalej, no. Zakładam, że częściej lecą po prostu ze słabym, no bo ludzie chcą właśnie z dobrym, więc ciężej je, powiedzmy, zdobyć. No chyba wydaje mi się, że jeszcze nie ma szans, nie? Musimy jeszcze wpompować troszeczkę w tą siłę, żeby po prostu więcej bić. No tutaj już na pewno bardzo długo się nie będziemy przebierać, jako iż mamy te legendarne itemy. Więc no i teraz w sumie też zaczniemy lecieć HP. No ale nie wiem, no 33 miliony, zobaczcie, to jest chyba taki max, mi się wydaje. 20 milionów, no jakbyśmy dwa razy uderzyli, to on jest bardzo łatwo do zrobienia. No ale jak sami widzicie, on nas po prostu one-shotuje. Berserkiem to by było od razu o wiele prostsze, no ale że jesteśmy paladynem, no to wygląda to właśnie w ten sposób. Dobra, myślę, że nie ma sensu, lecimy dalej. Tutaj mamy górę Olimp i w górze Olimp mamy Hadesa. Hades, który jest zwiadowcą. No i czy my jesteśmy w stanie go pokonać tym paladynem? No tak połowę HP mu zbijamy, więcej z tego co widzę nie. Tak więc szkoda. No ale... no chyba nie, no widzicie, no w tym Necromancerze były próby od razu bliskie, od razu mu tam zostawały, można powiedzieć, niskie wartości HP. No a tutaj jeżeli chodzi o tego Hadesa, no to właśnie tak jak mówię, raczej nie ma chyba jeszcze szans. Ten Hades i ten ostatni to są bardzo mocni przeciwnicy i raczej z nimi tutaj będziemy się najdłużej męczyć. To 13 piętro pewnie przed nimi zamkniemy, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak więc no jeszcze musimy sobie niestety odpuścić z nimi. Tak jak mówię, no możecie dać znać, jak tam, tu w ogóle już kończymy tam strefę światła. W sensie no na tym odcinku już jej nie klikamy. No zabiliśmy tego, więc w sumie git. Możecie napisać, jak tam wam się ten loch podobał i tak dalej, i tak dalej. Możecie dać znać. No mi się wydaje, że był niezły, fajna odskocznia, zresztą ja się już o tym wypowiadałem, tylko konieczne jest zrobienie limitów, żeby to nie była właśnie taka farmiarka statystyk. Jako graczy free to play widziałem, że dużo osób narzekało, że właśnie co to za loch, że można zrobić tylko raz i tak dalej, no tylko że też trzeba wziąć pod uwagę, że jako ten gracz free to play, oprócz tego, że praktycznie na pewno zdobyliście ten legendarny item, tutaj sobie to zapiszemy, później obejrzymy. Oprócz tego, że na pewno zdobyliście ten legendarny item, jeżeli robiliście codziennie to jedno darmowe podejście, no to jeszcze w trakcie zdobyliście naprawdę dużą ilość epików, nie? Tych epików tam można było nawet 10 zdobyć, gdzie jako gracz free to play, no 10 epików raczej by było wam normalnie ciężko, nie? Więc jakby no wiadomo, że ta gra nastawiona jest dla grzybiarzy i na zyski, można by powiedzieć, no ale jednak jako gracze free to play ten event też był spoko, nie? Umożliwił wam wymianę na przykład ekwipunku, tam po części powiedzmy, jeżeli te epiki jakieś sensowne wam wyleciały. No i oprócz tego no ostatni item legendarny na pewno był z dziurą, więc nie musielibyście jej robić tam u kowala, czy tam po prostu mieć pecha i że tej dziury po prostu nie ma, tylko ona na pewno była. No i też dawało wiele więcej statystyk, nie? I też była runa odpowiednio, to swoją drogą, więc jakby ten jeden item gwarantowany mieliście. Jeżeli komuś się nie udało w 10 prób, czyli 10 tych darmowych podejść, zrobić tego lochu, no to coś musiał robić źle albo miał wybitnego pecha, ale raczej wydaje mi się, że nie da się nie zrobić tego właśnie w 10 podejść, raczej musiało 10, to jest taki max, mi się wydaje. Dobra, kolejny pokonany.
Smolder, więc spoko. Już tutaj trzy loszki, chyba wszystkie trzy za 300 milionów expa, więc git. No i dobra, mamy upiornych jeźdźców i oni z tego co pamiętam byli blokiem nawet na naszym berserku, tak więc wydaje mi się, że po prostu no oni są na razie nie do zrobienia, jeżeli chodzi o właśnie tego paladyna. Kto to jest w ogóle? To jest chyba paladyn, dokładnie. No więc on tutaj bardzo tanki, no bije tego firebola każdemu naszemu pachołkowi, no tutaj Maguś akurat zablokował, no właśnie, no tutaj raczej ciężko, no oni od nas blokują, no tutaj z nimi to naprawdę długo zajdzie, to by musiała Kunegunda jakoś tam bardzo ładnie pocisnąć. Dobra, co my w ogóle tutaj dostajemy jako itemki? No my itemki w sumie to nawet nie ma sensu sprawdzać, no bo my jednak mamy wszystkie te itemy, no sami zobaczcie, plus 3, wszystko mamy tutaj wymienione i na pachołkach i na tutaj samym sobie, właśnie dzięki temu, że ten loch troszkę porobiliśmy. Także naprawdę, jeżeli chodzi o takie wysoko levelowe postacie jak Berserk czy Paladyn, mamy spokój na bardzo długi okres czasu i bardzo długo nie będziemy się musieli przebierać, co jest jak najbardziej git. Okej, śpiewające syreny, no jeszcze nie, więc lecimy dalej. Uświęconą tradycją Szkoła Magii, no i zobaczcie, pierwsza próba i od razu pokonany. To był mag swoją drogą, no i nam się nie zapisał, więc wypadałoby tutaj sobie go sprawdzić, żeby właśnie na koniec odcinka, żeby on tutaj był, tylko... aha, on tutaj jest, czyli nam się chyba zapisał, tylko nie zauważyłem, bo tu mi ta twierdza obrona wskoczyła. No ale dobra, nieistotne. A właśnie, jeżeli jeszcze chodzi o ranking, to WOR. Nie wiem, czy mnie ta osoba ogląda, czy mnie nie ogląda. Może napisać w komentarzu, jeżeli tak. W każdym razie bardzo tutaj ładnie, bo zwróciłem uwagę, bo flaga Polski jest, no nie? Bardzo ładnie tutaj ciśnie, jeżeli chodzi o Paladyna. Z tego co widzę, no jeżeli chodzi o podstawy, no to długo się z nami nie zrówna. Jeżeli nie przestaniemy grać, no to wcale się nie zrówna, więc, bo mamy dużą przewagę. Ale na przykład z tego co widzę w takiej ogólnym rozrachunku, to tutaj demonko ma troszkę więcej siły, ale ma mniej HP, więc tak można ich już w zasadzie porównać, jeżeli chodzi o statystyki. Levelowo też już go tutaj dogania powoli, z tego co widzę też sporo wydał grzybów na ten loszek właśnie legendarny, bo zobaczcie, że ma tutaj cały legendarny set. Także widzę, że pojawił się nagle znikąd taki paladyn, który też mocno ciśnie. Tu jest jeszcze Dermoeman, który ma w sumie 402 level, no ale on te statystyki ma bardzo, bardzo niskie, nie wiem w zasadzie czemu aż tak, bo jego kojarzę już od dawna i on regularnie gra, więc nie wiem gdzie stracił tego golda. No i jest jeszcze Arya, który te statystyki no ma też w miarę w porządku, no ale ten WOR z tego co widzę tutaj naprawdę się stara, więc jeżeli mnie ogląda, to może napisać w komentarzu, bo jestem ciekaw. No i tak jak mówię, no wychodzi tutaj na top 2 paladyna powoli, z tego co widzę. Dobra, lecimy dalej, czyli ten pokonany i mamy teraz Bazyliszka. Bazyliszka to jest zwiadowca, dokładnie. No i czy my jesteśmy go w stanie tutaj kliknąć? Wydaje mi się, że tak, chyba jesteśmy. 416 level wbity swoją drogą, także no już jeden levelik do przodu nam siadł, także git. No nie wiem ile ma przewagi Antoniako, jeżeli chodzi o expa i w ogóle też nie wiem, czy on idzie na expa czy na golda. Jakby od tego człowieka ciężko jest wyciągnąć jakiekolwiek informacje, więc no zobaczymy, ale tak jak mówię, no na pewno jakaś tam strata, przepraszam, w expie na pewno jest między mną a nim, no bo on jednak był cały czas do przodu, no ale też wydaje mi się, że tych lochów naprawdę sporo, on ma klikniętych więcej niż my, no bo po prostu te statystyki swoje robią, nie? Te statystyki jednak tak jak mówię, swoje robią, no bo te gemy mu bardzo, ale to bardzo dużo dają. No jakbyśmy mieli teraz po 900 około na gemie każdym, no to wydaje mi się, że troszkę tych lochów byśmy zrobili, ale jednak on ma chyba 400, w sumie nawet nie wiem który level, 422, 423, możemy w sumie zerknąć, 423, no właśnie, czyli zobaczcie, to jest strata 7 leveli, czyli sporo. Jakby nie było. Tu jeżeli chodzi o golda, no to też dosyć dużo tracimy, mi się wydaje. W sensie, no na pewno dużo tracimy. Tak więc, no on ma przewagę, nie? Ma mimo wszystko, no ale tak jak mówię, no chyba mamy tą przewagę tej klasy, byleby się zrównać właśnie, oj nie chciałem tu wchodzić, byleby się zrównać właśnie jeżeli chodzi o te gemy w miarę i tak dalej i wydaje mi się, że faktycznie będziemy tutaj mieć realną szansę, żeby z nim konkurować i nawet na to top 1 się wbić, nie? Problem jest tylko taki, że no jesteśmy w jednej gildii, więc nie wypada mi go tutaj przyspamować atakami, żeby tą część mu zabrać, no ale myślę, że jakoś tam sobie poradzimy w międzyczasie. Zresztą no sami widzieliście test, gdzie w pierwszej próbie mu zostało chyba 6 milionów HP, a w drugiej go pokonaliśmy, nie?
Więc jakby no widać, że jest to do zrobienia. Dobra, no z tego co widzę, ten bazyliszka coś nam tutaj kurde nie chce paść. Myślałem, że on jeszcze pociśnie, że jeszcze go pociśniemy, biorąc pod uwagę, że ten mak padł za jednego grzyba. No ale widać, że nie. Pociśniemy jeszcze 30 grzybków, żeby właśnie popróbować. Może mimo wszystko się uda. Jeżeli nie, no to trudno i będziemy po prostu lecieć dalej. No już tutaj mamy 45 tysięcy siły, jeżeli chodzi właśnie o tego paladyna, tak więc to jest sporo. Musicie przyznać, że już ładnie tutaj wygląda ten paladynek. Dobra, bo już przesadziłem. I że po prostu jakoś to idzie do przodu. Dobra, nordyccy bogowie. Hel. Hel to jest mag i też padła bardzo, ale to bardzo szybko. Kolejny pokonany przeciwnik. Cyk, zapisujemy. Lecimy dalej. No i mamy Tora. Tor to jest wojownik. No i z tego co widzę, oczywiście wszystkie pachołki mają łączną odporność i tak dalej. No ale on jest chyba jednak jeszcze za mocny, zwłaszcza, że to wojownik. Więc nie ma sensu go tutaj po prostu klikać. Lecimy dalej. Hemoridor, tryk grozy może na koniec zostawimy. Tutaj nic, 13 piętro i Esteros. Dobra, spróbujmy ten Esteros. Pudel miniatura, okej. Wydaje mi się, że to jest przeciwnik, którego możemy kliknąć. Później jest Guroas, czyli no standardowo blok, bo jednak Guroas to jest bardzo wysoko, powiedzmy, zawiesza poprzeczkę w porównaniu do takiego pudla miniatury. Ale ostatnio pamiętam, że już tutaj z nim były jakieś próby bliższe, więc teraz po zmianie ekwipunku i tak dalej, tym bardziej powinno to jakoś sensownie iść. Chyba dzisiaj odpuszczę tornado, tak mi się wydaje, bo to tornado na pewno też by poszło. No ale widzicie, no tego miejsca w ekwipunku nie ma naprawdę dużo. Ja te epiki chcę sobie na spokojnie tutaj rozmontowywać, wrzucać do kibla codziennie i tak dalej, więc po prostu wydaje mi się, że chyba dzisiaj odpuszczę tornado. Może tam kliknę paru przeciwników, no ale to zobaczymy jeszcze na koniec. No bo po prostu tak jak mówię, no chcę się bardziej skupić właśnie na tym, żeby ten ekwipunek sobie odpróżnić. A jak będę miał te 15 powiedzmy miejsc chociaż wolnych, no to tutaj wrócimy na tego paladyna i na przykład tylko i wyłącznie tornado sobie popróbujemy, nie? Jakoś tam w przyszłości zobaczymy po prostu jak to wyjdzie. Dobra, no ten pudel, kurde, chyba były bliższe próby ostatnio, gdzie nie mieliśmy zmienionego ekwipunka aniżeli teraz. Bo teraz zobaczcie, że tutaj mniej niż połowy HP, rzadko kiedy się pokazuje właśnie mniej niż połowa HP u niego. No ale trudno, dobra, powiedzmy jeszcze do 1050 grzybków i lecimy dalej. Mamy 13 piętro, które nie jestem pewny, czy pokonamy, możemy spróbować. No i później na koniec tą karuzelę z idolami. No i chyba będzie koniec. No ponad jeden level wbiliśmy, więc zawsze to wiecie, zawsze to jakiś progres, zawsze to delikatnie do przodu. Dla mnie wydaje mi się, że git. Ostatnio też był level z kalendarza do odebrania, więc też nam tak się złożyło, że praktycznie dwa levele wbiłem. Bo tam było tak, że miałem 414 i końcóweczkę, dostałem z kalendarza 415 i nie, to było inaczej, 413 chyba, no nie pamiętam, w każdym razie jakoś tak było, że mi niewiele do levela brakowało i się nałożył Weekend Expa razem właśnie tutaj z kalendarzem. No i tak to po prostu poszło, jeżeli o to chodzi. Wczoraj w sumie był ten level z kalendarza, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, bo dzisiaj mamy podcast, z tego co widzę. No ale dobra, to nie jest istotne. Tu już jak widzicie mamy dosyć ekwipunek zawalony, ostatnie miejsce. No i spróbujmy. Mamy Leandera. Leander to chyba był przeciwnik, który padł nam ostatnio na berserku. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak jakoś nagle nam padł. Chociaż może mi się już mylić, bo no, tych postaci jest jednak sporo i tam nie pamiętam dokładnie na czym co się działo. W ogóle na tym berserku też niestety mam zawalony ekwipunek właśnie tymi epikami, no ale tam już na pewno byśmy zamknęli tornado, nie? I właśnie to tak mi siedzi z tyłu głowy, żeby w końcu machnąć ten odcinek zamykania tornada, no ale nie jest to wcale takie proste, bo no dużo golda byśmy stracili, gdybyśmy te itemki sprzedawali po prostu, więc no tam też muszę doprowadzić do takiego stanu, żeby ten ekwipunek mieć w miarę pusty, no ale chyba to się teraz wydarzy, bo po prostu te epiczki będę na spokojnie rozmontowywał, nic innego nie będę klikał, więc po prostu ten ekwipunek się nie zawali. Dobra, powiedzmy do 900 na tego Leandera grzybków, no też nie chcę tutaj, jeszcze troszeczkę brakuje, żeby go pokonać mimo wszystko, więc no po prostu trudno, tak to musi być z tego co widzę. No to jest wojownik i to jeszcze bardzo, bardzo mocne hitki tutaj nam ładuje, więc no nie jest nim to wcale takie proste, to tak jak mówię, Kunegunda by musiała swoje zrobić, ale powiem wam szczerze, że ten paladyn naprawdę rośnie w siłę i naprawdę coraz bardziej mi się podoba. Właśnie tutaj to widać, że ta sumienna gra i tak dalej w miarę popłaca.
co każdemu zresztą polecam, nawet osobom, które nie wydają grzybów, żeby grać regularnie, bo to po prostu później minie rok, miną 2-3 i po prostu to zaczyna być widać, że to popłaca. Okej, no Leander nie padł i teraz próbujemy tutaj. Mamy Alvaro. Alvaro to jest mag. Oj, chyba jego nie pokonamy, tak mi się wydaje. Jak to w ogóle wygląda? No tu pada na hita. Tutaj też na hita. Tutaj zwykły cios. No i z naszej strony co? No z naszej strony mocny hit. Kurde, jakby tutaj wszyscy dali kryta. Okej, ten dał kryta. Ten dał zwykły znowu teraz. Ta dała też zwykły niestety. No i jak to u nas wygląda? No i my też zwykły. No to ta próba akurat lipna, ale w sumie jakby wszyscy dali kryta, to może on by był nawet do pokonania. No tam 20 milionów mu zostało. No on nas tutaj, tak jak mówię, ładuje wszystkich na jeden cios praktycznie. Dobra, zobaczmy sobie tą próbę. Okej, jest krytyk z jego strony. Jest krytyk ze strony Magusia, super. Jest krytyk ze strony Kunegundy, co prawda słaby, no ale jest. No i teraz jak? No i jest lipa, nie? Jeszcze muszę w ogóle zobaczyć, poczekajcie, czy on nas tutaj zabija na hita, nawet zwykłego? Jak to wygląda? No teraz niestety krytyk. Tutaj cyk, cyk, no i okej, jak to wygląda, jeżeli chodzi o niego? Tak, no on nas zabija nawet na zwykłego hita. No to nie, jeszcze delikatnie można powiedzieć, że brakuje. Dobra, to możemy sobie w zasadzie sprzedać, te trzy w zasadzie rzeczy zostawimy. No i teraz jak to tornadko, wielki wuj chaosu, przeczytałem w ogóle co innego i tak się zdziwiłem po części, jak to tornadko nam będzie szło. Okej, pokonany, no to tornadko będzie na pewno szło i to dosyć łatwo, no ale jak widzicie, no same dyszki, no i właśnie i tak musimy tutaj na przykład to sprzedać i to już jest marnotrawstwo golda, nie? Więc dobra, aha, bo my tu jeszcze mamy wisiorek za dyszkę i tu mamy za dyszkę, a te epiki niech będą w ten sposób. Dobra, to by było w zasadzie na tyle, jeszcze sobie obejrzymy te walki standardowo. Więc zobaczymy na przykład tutaj Necromancera, jak to wyglądało. To by było na tyle, tak jak mówię, na pewno jeszcze z jeden level, wydaje mi się, z tego tornada wbijemy, więc jeżeli nam się troszeczkę zwolni ekwipunek, żeby było tak jak mówiłem wcześniej, chociaż 15 miejsc, to sobie wrócimy do tego Paladyna. No lochy na pewno już przez dłuższy okres czasu nie padną, znowu pewnie jakieś miesiąc, dwa, trzy, może nawet, no trzy to może przesadzam, ale z półtora powiedzmy, znowu tutaj pewnie nam zajmie, żeby jakieś kolejne w tej strefie mroku bądź też światła pokonać. No ale tak jak mówię, tornado jest w dalszym ciągu jak najbardziej do zrobienia i to wydaje mi się, że w sporych ilościach, więc po prostu będziemy sobie musieli jakiś osobny odcinek z Paladyna zrobić z samego tornada, ale to tam powiedzmy w najbliższej przyszłości, w niedalekiej przyszłości może tak. Dobra, wojownik tu zrobił całkiem sporo, Maguś też z tego co widzę krytyk, tutaj zwykły, no i jeszcze na koniec krytyk, no ten Maguś też sporo mu uderzył, 207 milionów, no i właśnie, no i Kunegunda, a my go dobiliśmy samym fireballem, więc spoko, ładnie to wyglądało. No i Smolder to jest mag, jak zresztą sami widzicie, inteligencja. No i zobaczcie, sam wojownik mu tutaj zbił praktycznie pół HP, Kunegunda też jakiś mocny krytyk, no i tu zwykły. No i zostawili nam niecałe pół HP i czy udało nam się pokonać? No oczywiście nam się udało, zobaczcie, trzy ciosy krytyczne, no i bardzo ładnie to poszło. Dobra, fałszywiusz Lochard, zobaczmy jak on tutaj, tu już może skipniemy. No wojownik całkiem sporo zbił, Maguś też zobaczcie jakie kryty ładuje, no i ten ostatni szkoda, że zwykły, ale i tak ładnie. Kunegunda tak samo tutaj krytyki, on wcale tak dużo nie bił. No i nam zostało zblokowany fireball, no a my tutaj pewnie, no nie, myślałem, że same krytyki, no ale ostatni 61 milionów, więc mocny kryt i udało się. I tak samo Hel to także jest mag, no ale zobaczcie, o, na przykład tutaj ten wojownik nie zrobił za wiele, tutaj Maguś zrobił sporo z tego co widzę, no i Kunegunda... No też za wiele nie zrobiła, czyli my tutaj z tego co widzę musieliśmy podziałać ładnie, zresztą ona chyba też padła tam po jednym czy tam kilku grzybach, no ale dokładnie, no same krytyki, no i tutaj minus 3 miliony, no ale grunże pokonana. Dobra, to możemy już odznaczyć, żeby mi się później nie mieszało i tyle, ja wam chyba dziękuję za uwagę, zrobiliśmy to co chcieliśmy zrobić, ponad jeden level wbity, jak to w ogóle wygląda na tle serwera, Guli prawie 419, tutaj Alvaro 422, no ale to jest Berserk to wiadomo, Anabello 416, więc tutaj w sumie jeżeli chodzi o level to głównie z nim się ścigamy, no ale jeżeli chodzi o PvP to raczej nie ma
nie ma z nami szans, tak mi się przynajmniej wydaje. No chociaż tutaj uniki swoje robią, no ale wygraliśmy. Więc okej, to by było tak naprawdę na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek z Paladyna wam się podobał, mimo że tam za Paladynem nie przepadacie, ale tak jak sami widzicie, no robi się on coraz mocniejszy. I chyba tyle. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie albo przy piętym komentarzu, zostawiajcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Dziękuję wam w ogóle za 8000, bo wczoraj podziękowałem na Discordzie i na karcie społeczności, a zapomniałem w ogóle na początku odcinka. Tak więc dziękuję, bo wczoraj dobiliśmy właśnie te 8000 subskrypcji. Bardzo fajnie, no ja tak szczerze najbardziej się będę cieszył z dyszki, bo dyszka to jest taka ładna liczba okrągła. No ale jak sami widzicie, małymi kroczkami do tego lecimy. I tak jak mówię, napiszcie w komentarzu o tym legendarnym lochu, to co mówiłem na początku. Trzeci raz, dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.